Witam Was, kochani, w hotelu Barcelo Bastrio Beach. Ten odcinek vloga będzie też szybki, sprawny, ponieważ hotel oglądam na zasadzie study touru. Także pokażę Wam najważniejsze rzeczy. Chociaż ta ładna błękitna to jest recepcja. O, tu sobie tak wejdziemy pierw fotelik na spokojnie. Recepcja. Pani, poprawiam się, bo hotel ma troszkę nową nazwę. Castillo Fuerteventura. Fuerteventura now. So we are, this is apartment, the personal parking space. We are here by the, yes, one of two pool areas. Słynna wieżyczka, bo miejscowość jest położona, słuchajcie, na środku Fuerteventury. Tu mamy, słuchajcie, najbliżej, jeśli chodzi o lotnisko, to, czyli pod kątem rodzin, dziećmi tu. To miejsce, destynację, tą miejscowość kochają, ponieważ jest blisko. Transfer, ile koleżanko tutaj zajmuje? 20 minut? 15. 15. Dlatego wszyscy kochają ten hotel, chodzi o rodziny, dzieci, ponieważ jest blisko transfer. Mamy tu baseny, mamy tą słynną wieżyczkę. O, tak wam tutaj ładnie pokażę. Słuchajcie, no co? Trafiłem na trochę na też pogodę deszczową, więc zobaczcie, że jest ciepło, jestem w krótkim rękawku znowu, ale słuchajcie, no pada deszczyk. Baseny na szczęście są z podgrzewaną wodą, więc jakoś tutaj klienci tak się cieszą, że mają ciepło, deszczowo i dają radę. Kochani, jesteśmy w miejscowości oczywiście Calta de Fuste i tutaj zobaczcie tą piękną plażę. Już idziemy. O, raz, dwa, trzy i słuchajcie, proszę. Słynna plaża, tu wsypany ładny piaseczek. Słynna plaża w Calta de Fuste. Zobaczcie. Moi drodzy, a tak wygląda stołóweczka, bardzo ładnie, klimatycznie. Zobaczcie, jaki serwisik, bardzo dobre jedzenie. Tu mi klienci zawsze moi chwalą. Rezerwacja, rezerwacja, proszę bardzo. I jakie widoczki ładne przy jedzeniu. O, troszkę klimaciki, takie niebieskie jak w Grecji. Trochę hotel przypomina Grecję Egejską. Puerto Castillo Barcelo Hotel. Właśnie w każdym, kochani, w każdym większym hotelu macie bankomat, także bardzo fajna sprawa. Przyznam Wam się szczerze, że ja prawie w ogóle pieniędzy nie tracę, bo taki dobry serwis w hotelach, jedzenie, wszystko. Może dałem, słuchajcie, 10 euro chyba kelnerowi tutaj na imprezie, żeby nam drinki szybciej donosił, a tak to jest super. Zobaczcie, zobaczcie, jak tutaj jest pięknie, jest promenada. Słuchajcie, oczywiście bary są, kochani, fajne te tu atrakcje dotyczące jakichś sportów wodnych. Ja może obraz teraz przewrócę tutaj, słuchajcie, o, w ten sposób. Hiszpania, deszczowa Fuerteventura szczególnie też jest fajna. Słuchajcie, jedną z większych atrakcji jest tutaj popływanie z delfinami, ale wiecie, no nie ma teraz mody na niewolnictwo zwierząt, więc wybór należy do Was. Ale jest taka tu możliwość popływania z delfinami. Zobaczcie, tutaj małą reklamę. Łazieneczka przepiękna. O, proszę, dobra łazieneczka i sypialnia, słuchajcie, o, proszę bardzo, taka ładna. Moi drodzy, i kolejna część hotelu. O, widzicie, pogoda taka sobie jest, więc to tak wszystko wygląda trochę szaro, ale uwierzcie mi, że serwis, to wszystko naprawdę jest na najwyższym poziomie. Barcelo, 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 Calta de Fuste. Proszę, ładne łazieneczki, wszystko nowe. Taki koncept szafek, słuchajcie, bez zamykania. Proszę, taki otwarty, teraz taka moda. Czy szafy bardziej otwarte na wieszaczki? O, proszę, zobaczcie.
światełeczko jest, to wam pokażę. Piękna to jest sala taka animacyjna z showami. Kochani, a tak wygląda tutaj restauracja w hotelu Barcelo Puerta de Fuste. Wieżyczka, porcik. Caleta de Fuste miejscowość i do zobaczenia w następnym vlogu. Wasz pan Aleksander. Dziękuję za wasze rezerwacje, za lajki i do zobaczenia, pa!